Witam serdecznie, robaczki. Ja jestem Ania i nagrałam ten odcinek wcześniej, żeby mieć wolne dzisiaj. Także najprawdopodobniej jest sobota i mamy święto pracy, także świętować się powinno je chyba w pracy, nie? Czy jednak na wolno? Nie no, żartuję. Chociaż dzisiaj dużo będzie takich ostrych żartów. Pamiętajcie, że to będą tylko żarty. Dziś trochę o tym, że wojna o płeć w dowodzie osobistym nadal trwa, a Greta miała rację, że zabraknie tlenu na ziemi, a dokładniej to w Indiach. A do tego, jeśli kiedyś ktoś dostał eksmisję, to chyba mniej bolesną niż pewien człowiek, który musiał opuścić wyspę, na której mieszkał sobie sam. No cóż, zaczynam. Powiem wam, że ja to mam wyjebane, kto kim jest i kto z kim śpi, bo akurat jedyna rodzina, która mnie interesuje, to moja własna. Jednak wojna płci trwa i nie tak jak w seksmisji, a już taka, wiecie, rozszerzona o X. Jak podaje Interia, od tej pory o nowym wzorze dowodu osobistego, który zacznie być wydawany od 2 sierpnia bieżącego roku, mówiło się na przykład w kontekście niedogodności związanej z faktem, że nie złożymy już wniosku online o jego wydanie. Wszystko przez to, że urząd gminy będzie musiał podać nasz odcisk palca i odręczny podpis. Ale zdaniem rozmówców Interii jest nim inny problem o dużo poważniejszym charakterze, a nie tam odcisk palca. To nic, że będą mieli twoje odciski palców wszędzie. Rozporządzenie unijne, na podstawie którego opracowano nowy wzór dowodu, wskazuje, że jeśli jakieś państwo decyduje się określać płeć posiadacza dokumentu tożsamości, to należy odpowiednio stosować właściwe wartości określone w dokumencie, czyli FM lub X, lub odpowiednią literę stosowaną w języku lub językach danego państwa członkowskiego. W przypadku Polski teoretycznie miałoby to być K kobieta, M mężczyzna lub X, płeć nieoznaczona. Szkopuł w tym, że ani polski system prawny, ani ewidencje czy rejestry państwowe nie przewidują trzeciej opcji. W rządzie słyszymy, że w pierwotnym tekście rozporządzenia był artykuł mówiący o tak zwanej trzeciej płci, czyli inna, na etapie trilogów trójstronnych negocjacji Komisji Europejskiej. Polska delegacja utrzymywała, że rozporządzenie powinno dotyczyć wyłącznie podniesienia bezpieczeństwa dokumentów unijnych i należy w związku z tym odejść od zaproponowanych przez Europarlament zapisów o tak zwanej trzeciej płci. W efekcie ustalono, że samo uwzględnienie płci na blankiecie jest opcjonalne. A to jak to zrobić, przeniesiono do części nienormatywnej rozporządzenia unijnego. Rozwiązania dotyczące zapisu innych płci w dowodach osobistych nie są ujęte w części normatywnej unijnego rozporządzenia i mogą dotyczyć wyłącznie tych państw, których system prawny przewiduje inne rozwiązania niż polskie. Stanowisko rządu PiS w tej sprawie jest jednoznaczne i niezmienne, mówił Paweł Szefernaker. Kolejna osoba z rządu twierdzi, że w tej sprawie Unia Europejska posługiwała się blankietowo rekomendacjami ONZ, które siłą rzeczy nie są wiążące. Niektórzy rozmówcy powołują się jeszcze na artykuł 33 ustawy 1 Konstytucji o równości prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Mówi w odniesieniu wyłącznie do kobiet i mężczyzn. Inni widzą sprawę nieco inaczej. Pytanie, czy w tym momencie nie powinno być na odwrót, to znaczy, że to Polska powinna dostosować system prawny do unijnego rozporządzenia. Oceniam, że sprawa będzie problematyczna, wskazuje jeden z nich. Były wiceszef MSZ ocenia, że choć interpretacja rządu jest dopuszczalna, to w tej sprawie może być spór. Można przyjąć wersję z dwoma literami, M i F, ale to nie jest jasne i jedyny władny do interpretowania tego jest TSUE, uważa profesor. Inny rozmówca wskazuje, że polski rząd, wyrażając sprzeciw na etapie prac i nad rozporządzeniem, może próbować przyjąć linię obrony, o której mówi minister Szefernaker. Reambuła nie stanowi o obowiązku państwa członkowskiego do wdrożenia części nienormatywnej. Stosowane zapisy powinny znaleźć się w części normatywnej. To preambuła jednak jest wyjątkowo szczegółowa, zaznacza. Europoseł PO Andrzej Halicki przypomina, że co do zasady znaczenie ma finalny dokument, nie ma tu votum separatum, a rozporządzenie powinno być wdrożone w całej rozciągłości. Tu jest 16 paragrafów będących źródłem prawa i 48 punktów, które są intencjonalne i kierunkowe. To oznacza, że jest to działanie pożądane, ale nie obligatoryjne czy obowiązkowe. W związku z tym na razie nie będzie podstawy do zaskarżania braku takich przepisów w prawie polskim, ale to dyskusja, która do nas wróci. Ocenia poseł. O sytuację, w której polski rząd będzie miał dowieść swoich racji, nie będzie trudno. Jak wskazuje jeden z rozmówców, wystarczy, że po 2 sierpnia do urzędu gminy zgłosi się jedna osoba nieutożsamiająca się z płcią męską ani żeńską, zażąda uwzględnienia tego w dowodzie osobistym, o który zawnioskuje i powoła się na unijne przepisy. Urzędnicy z Komisji Europejskiej w odpowiedzi dla
Dziennika Gazety Prawnej, nie przesądzają sprawy w jednoznaczny sposób. Podkreślają, że decyzją kraju członkowskiego jest to, czy w ogóle wymaga określenia płci w dowodzie. Jeśli tak, to Komisja Europejska odsyła do standardów określonych w dokumencie, jakimś tam unijnym, IAO, coś tam, coś tam. Rozmówca także podkreśla, że te standardy są szeroko stosowane przez państwa członkowskie, na przykład przy wydawaniu paszportów. Tak więc państwa członkowskie, no po prostu będą stosować te międzynarodowe standardy, także w przypadku dowodów osobistych. Podkreślają także, że nawet jeśli sprawa nie jest jednoznaczna, to pojawia się nowy pretekst do walki prawnej osób niebinarnych. Jak się okazało, jest dużo osób bez meldunku i mieszkań, to rząd zamiast wybudować mieszkania, usunął meldunek z dowodu. Może płeć też usuńmy i nie będzie z tym problemu. Ja jestem z tych, co mnie tam średnio obchodzi, co tak ktoś sobie wpisuje, jednak wiadomo, że te dane potrzebne są do identyfikacji człowieka, a X tak naprawdę no niczego nie mówi i nie będzie mówił policji. Może zamiast płci wpisujmy, jakie kto posiada narządy płciowe. No Greta miała rację, że zabraknie tlenu, gdzie się jej dzwoniło, ale nie w tym kościele. Oczywiście tlenu zabrakło, ale w Indiach i nie w lesie, a w butli. No ale było blisko. W szpitalach w Indiach brakuje łóżek, ludzie wykorzystują znajomości, by znaleźć miejsca dla bliskich, bogaci gromadzą leki, tlen, wykupując zapasy na czarnym rynku. W Delhi buduje się dodatkowe stosy pogrzebowe, krematoria są przeciążone. Szczyt drugiej fali epidemii Maurycego w Indiach z 440 tysięcy infekcji dziennie ma przypaść na 8 maja. No to ja jestem ciekawa, co to tam 8 maja będzie się działo. No Polacy już zrobili co mogli, ściągnęli dyplomatę do Polski i gra gitara, reszta Polaków pewnie tlenem handlować. Zdesperowane rodziny szukają dla swoich bliskich łóżek w szpitalach w sąsiednich Stanach. Portal India Today opisuje historię rodzeństwa Harasha i Bravny, którzy próbowali umieścić słabnącego ojca w trzech szpitalach, w tym szpitalu uniwersyteckim. W żadnym z nich dla chorego nie było już miejsca. Nasi krewni zasugerowali zabranie ojca do Penedżalu. Teraz jest na intensywnej terapii pod tlenem w małym ośrodku w Mohai. Czuje się znacznie lepiej, mówią. Druga fala byłaby dla wszystkich szokiem. Kto może, kogo stać, wykupuje leki i butle z tlenem na czarną godzinę, przyznaje doktor jakiś tam Sharma. No wszyscy się Sharma nazywają. Ludzie wykupują przede wszystkim lek Remdesivir, którego potem brakuje w szpitalach, dodaje. W poniedziałek w okolicy metra Gitorni stołeczna policja aresztowała trzech mężczyzn sprzedających butle z tlenem za 30 i 50 tysięcy rupli. To jest około 1500–2500 zł, informowała we wtorek ich na telewizja. Przestraszyliśmy się, kiedy dużo naszych znajomych zachorowało, tylko my się ostaliśmy, mówi Tatiana Szurlej, która uczy języka polskiego na Uniwersytecie Delijskim i mieszka w północnej części miasta z mężem Udajem. Od 2 tygodni siedzimy tylko w domu i nie wiemy, co się dzieje na zewnątrz. Zamawiamy posiłki przez internet, pracujemy z domu, jesteśmy całkiem uprzywilejowani. Obcokrajowcy są tu w lepszej sytuacji niż miejscowi, podkreśla. Zdaniem Szurlej, ze względu na gęste zaludnienie kolonii i liczbę mieszkańców, można się było spodziewać drugiej fali epidemii. Indusi są podobni do Polaków, oba narody mają w genach nieposłuszeństwo wobec władzy i zasad. Zauważa, liczba dziennych infekcji jest obecnie ponad 3-krotnie większa niż jesienią 2020 roku, gdy nie przekracza 100 tysięcy przypadków według oficjalnych danych. Każdego dnia umiera ponad 2 tysiące zakażonych. Saraj Kale Khan, który pracuje bez przerwy od 6 rano do północy. Palenie zwłok w ten sposób jest tutaj czymś normalnym, ale wywołuje szok w Europie. To może sugerować gorszą sytuację niż w Europie i USA, zwłaszcza. Model matematyczny ekspertów z Politechniki w Kanpurze i Hyderabadzie przewiduje szczyt 440 tysięcy dziennych zakażeń do 8 maja i ja powiem tylko tyle, że mało kto z nas docenia to, że mimo wszystko urodził się w Polsce i w takich sytuacjach można zweryfikować, że i tak mamy dużo szczęścia. Trochę smutna historia mi się napatoczyła pod ręce, jak przewijałam internet. Jak podaje WP, włoski Robinson Crusoe, Marlowe Morandi od 1989 roku mieszka na wyspie Budeli w pobliżu Sardynii. Wylądował na niej, gdy jego katamaran zepsuł się na drodze na południowy Pacyfik. Teraz 81-latek musi ją opuścić. Zrezygnowałem z walki.
przyznaje. Pochodzący z Modeny w środkowych Włoszech 81-letni Mauro Morandi trafił na wyspę Budelli, która znajduje się u wybrzeży Sardynii. 32 lata temu, gdy jego katamaran zepsuł się w okolicy, dowiedział się, że dozorca wyspy ma zamiar przejść na emeryturę. Porzucił wówczas pomysł rejsu po Pacyfiku, sprzedał swoją łódź i zamieszkał na Budelli. Jego domem był skron z II wojny światowej z boskim widokiem na morze. Po 32 latach sielskie życie na bezludnej wyspie musi się jednak skończyć. Władze od lat naciskały na staruszka i w końcu dopięły swego. Na Budelli ma powstać Centrum Edukacji Ekologicznej. Zrezygnowałem z walki, powiedział włoski Robinson Crusoe. Po 32 latach tutaj jest mi bardzo smutno, że wyjeżdżam. Morandi przeprowadza się do małego mieszkania na pobliskiej La Maddalena, największej wyspie archipelagu. Będę mieszkać na obrzeżach głównego miasta, więc do centrum będę jeździć tylko na zakupy, a resztę czasu będę spędzał samotnie, powiedział. Moje życie nie zmieni się zbytnio, nadal będę widzieć morze, dodał. Przez lata Mordani opiekował się wyspą, oczyszczając jej ścieżki, utrzymując jej plaże w nienaruszonym stanie i ucząc turystów o jej ekosystemie. Mam nadzieję, że ktoś będzie ją chronić tak dobrze jak ja, przyznał. Dopóki Budelli była w rękach prywatnych, nie było problemu z Morandim. Schody zaczęły się, gdy wyspa przeszła w ręce publiczne. Mimo wielu petycji do włoskiego rządu podpisanych przez tysiące osób, staruszek musi opuścić swój schron. No i bez Facebooka i YouTubka jakoś sobie tam żył. Jak dla mnie to, co zrobiło państwo, to jest bezsens. Przecież ten staruszek wpisuje się w tę wyspę. Podejrzewam, że i tak kogoś będą musieli tam zatrudnić. Jednak urzędnicy mają chyba taką mentalność, nieważne na jakim kontynencie żyjesz. Przecież spokojnie mógł sobie dalej sprzątać tę wyspę. Wredni ludzie i tyle. No żegnamy się, robaczki. Do zobaczenia jutro o 19. Jak obiecywałam, niedługo zmianeczki na kanale, także trzymajcie kciuki. Tajemne słowo na dziś to Robinson. Każdy Robinson w komentarzu otrzyma ode mnie serducho. Buziam mocno, ściskam płeć K, M czy X, obojętnie. Wszystkich ściskam, buziam, pa.